Magdalena Floryszczyk, witam i zapraszam na kolejne wydanie Infomagnes. W dzisiejszym programie 18. sesja Rady Powiatu, rozpoczęcie roku szkolnego, wystawa psów rasowych, gminne dożynki w rolach, festyn trzeźwości, Trzebieszowie. Za nami 18. sesja Rady Powiatu. Jednym z tematów było rozpatrzenie skargi na przewodniczącego Rady Powiatu. Sierpniowa sesja Rady Powiatu była spokojna, nie obfitowała w interpelacje, a na nieliczne pytania radnych starosta i jego urzędnicy udzielili wyczerpujących odpowiedzi. Jednym z ważniejszych tematów poruszonych przez włodarzy było zabezpieczenie ponad 1 800 000 zł w przyszłorocznym budżecie na realizację zadań drogowych. Powiat zgodził się udzielić pomocy finansowej w 2017 roku gminie Stoczek Łukowski i zamierza przeznaczyć na ten cel 420 tysięcy zł. Środki te zostaną zainwestowane w remont infrastruktury drogowej. Ponadto gmina Łuków otrzyma od powiatu 750 tysięcy złotych, a gmina Stanin 700 tysięcy złotych. Wakacje dobiegły końca. 1 września uczniowie w całej Polsce uczestniczyli w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2016-2017. Pierwszy dzwonek już za nami. W Łukowskim Gimnazjum nr 2 właśnie rozpoczął się nowy rok szkolny. Jakie ma pan wrażenia po dzisiejszej uroczystości rozpoczęcia roku? Bardzo pozytywne. Zobaczyłem wiele wspaniałej, uśmiechniętej młodzieży, gotowej, mam nadzieję, i zwartej do ciężkiej pracy, bo wiele dni przed nami, żeby kształtować i osobowość, i w duchu wartości, i w duchu zdobywania nowej wiedzy, poszerzania horyzontów. Widzę w oczach młodzieży, że ta gotowość jest i to mnie najbardziej cieszy. Uczniowie wrócili uśmiechnięci i wypoczęci. Nauczycielom oraz dyrekcji również nie brakuje energii i pomysłów. Jakie mają plany na nowy rok? Planów mamy wiele. Mam nadzieję, że będziemy dalej kontynuować naukę w oddziałach dwujęzycznych, w oddziałach sportowych. Zdobyliśmy sporo finansów na rozbudowę szkolnej biblioteki o zbiory biblioteczne. Jak ci się podobało rozpoczęcie roku u nas w szkole? Bardzo. Czego oczekujesz w trzeciej klasie? Jakie masz plany? No oczywiście, że znam, no. Bo jak nie znam, to będzie lipa trochę, co nie? Jakie masz oczekiwania związane z nauką tutaj? Myślisz, że będzie fajnie? Myślę, że będzie fajnie. Jeszcze nie wiem, bo ja jestem nie stąd, ale oczekuję, że będzie fajnie. Nauczyciele są w porządku? Myślę, że tak. W tym samym momencie po drugiej stronie ulicy licealiści z 1 LO zgromadzili się na boisku szkolnym, aby wziąć udział w uroczystości otwierającej nowy rok szkolny. Pierwszoklasiści złożyli przysięgę i chwilę później wszyscy rozeszli się do klas. Fajnie jest wrócić do szkoły? Tak, myślę, że fajnie po tych 2 miesiącach odpoczynku. Fajnie jest poznać znowu nowych ludzi i spotkać się z tymi, których już znamy. No z jednej strony dobrze, no bo pozna się nowych ludzi. No i w ogóle, no taka jakby, no nowe przeżycie. Kolejne wakacje już tylko za 10 miesięcy. W Łukowskim Parku zaroiło się od czworonogów. Odbyła się tam pierwsza europejska wystawa psów rasowych. Pierwsza światowa wystawa psów rasowych to istna gratka dla miłośników zwierząt. Dzięki Polskiej Federacji Kynologicznej, Urzędowi Miasta Łuków i Powiatowi Łukowskiemu w niedzielę 28 sierpnia w Parku Miejskim w Łukowie zobaczyliśmy 130 pięknych psów z Polski i zza wschodniej granicy. Dominowały owczarki niemieckie. Trzeba beczkę soli zjeść, żeby go wydresować. Dużo pracy, dużo nerw kosztuje. Trzeba być bardzo beznerwowym, opanowanym, żeby psa wydresować. Nie wolno go bić, nie wolno go popychać, nie wolno go kopać. Codziennie 15 minut. Pielęgnacji, a powinien mieć spaceru codziennie chociaż godzinę z przewodnikiem. Czy przygotowanie psa do wystawy jest pracochłonne? Tak, bardzo. Kąpanie, suszenie, czesanie. Jeden pies, no pół godziny. Pół godziny mniej więcej zajmuje. No wiadomo, tak jak każdy pies jest kąpana praktycznie 3 razy w tygodniu, czesana. Jest domowym psem, także w domu są fajne warunki, bo sama ma własne łóżko, śpi na nim. Pierwsze miejsce, tak?
klasie baby. Piesek dzisiaj ma urodziny, więc już na, tak, więc na kolejnej wystawie już będzie w klasie szczeniąt. Został przygotowany, tak jak było widać. I pomimo pięknej anatomii, to jeszcze troszkę ciężkiej pracy i są sukcesy. Więcej na ten temat opowiemy w programie Godne Uwagi. Odbyły się już po raz siódmy. Mowa o dożynkach gminnych, podczas których rolnicy świętowali zakończenie żniw. Tegoroczne gminne dożynki w rolach rozpoczęły się mszą świętą. Następnie dożynkowy korowód przeszedł na teren pobliskiej szkoły. To właśnie tam starostowie dożynek, państwo Małgorzata i Wojciech Radomscy na ręce wójta gminy i przewodniczącego rady gminy przekazali kołacz, który jest symbolem ciężkiej pracy rolnika. Na scenie wystąpiło wiele zespołów ludowych, a wśród nich niezapominajki z Dmina, kumpele z Gręzówki, zalesianki z Zalesia oraz jagódki z Żdżar. Każdy zespół mógł pochwalić się swoim oryginalnym repertuarem. Będziemy śpiewały piosenki, cztery, no. Kupiła mi mama korale, miele młyny, niezapominajki i jest taki kraj. Pokazy twórczości nie ograniczały się jedynie do występów na scenie. Mowa tu o stoiskach, na których można było podziwiać i kupić wiele produktów lokalnych. I tutaj właśnie, jakbyśmy spojrzeli wokół, to boisko zastawione jest przez sołectwa swoimi właśnie namiotami, na których prezentują dorobek nie tylko artystyczny, bo czasami również i kulinarny. Nie ulegam nałogom, żyję zdrowo. Pod takim hasłem odbył się drugi rodzinny festyn trzeźwości w Trzebieszowie. Niewiele festynów organizowanych na terenach gminnych można uznać za tak udane jak drugi rodzinny festyn trzeźwości Nie ulegam nałogom, żyję zdrowo. Na imprezę bogatą w różnego rodzaju atrakcje przybyło przynajmniej kilkaset osób. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebieszowie zadbała, by interesujący goście skutecznie zwrócili uwagę mieszkańców na kwestię zdrowego trybu życia i bezużywek. Pan Marcin Kwaśny jest aktorem, który w swoim życiu w pewnym okresie doświadczył nawrócenia i jakby uwolnienia od swoich przynależności do alkoholu, do używek i podzielił się z nami tym doświadczeniem, tym swoim świadectwem. Także chcieliśmy, żeby to wybrzmiało i żeby młodzi ludzie mogli to tak jakby odnieść do swojego życia. Co znaczy dla Pana zdrowy styl życia? Zdrowy styl życia to przede wszystkim życie w trzeźwości. Jesteśmy na festynie trzeźwości. To jest mój pierwszy tego rodzaju festyn, na który zostałem zaproszony. I idea ta jest mi szalenie bliska. Dlatego zdecydowałem się tutaj przyjechać. Sam nie piję od 3 lat, więc uważam, że to chyba najlepsze, co mnie mogło spotkać. Świadectwo zdrowego trybu życia dali również sportowcy. Zdrowy tryb życia dla sztangisto to jest przede wszystkim trenowanie, odpoczywanie i mądry trening. Mimo iż nasi strażacy mieli problem w dorównaniu siłaczom, urzekli mieszkańców czymś zupełnie innym. Przyjechaliśmy tutaj z grochówką. A czy grochówka jest zdrowa? No, taka zupa wojskowa. Myślę, że każdemu kojarzy się z wojskiem, przeważnie mężczyznom. A do picia serwowali najprawdziwszą oranżadę. Na temat festynu w Trzebieszowie więcej opowiemy w programie z cyklu Godne Uwagi. Z radością pragniemy Państwa poinformować, że przekroczyliśmy 1,5 miliona wyświetleń materiałów filmowych opublikowanych w internecie. W imieniu całej redakcji pragnę Państwu serdecznie podziękować. Tak wspaniały wynik motywuje nas do jeszcze większego wysiłku. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień. Premierowe wydanie InfoMagnes w piątek o godzinie 16. Jednocześnie serdecznie Państwa zapraszam po emisji InfoMagnes na program Short News Info.